La 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 la, love is love. La 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 la, love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you, you, you. Let's talk about me. Kochani, witam Was bardzo serdecznie, bo nakręcam dla Was vloga. Zjadłam śniadanie, pomalowałam się, przyszłam się właśnie przebrać z piżamy i niedługo będziemy jechać do mechanika odebrać samochód. Czekamy na telefon, mam nadzieję, że to będzie niedługo. I dzisiaj w planach mamy pojechać i poszukać fotelika dla Nuni, o ile jest ten, który sobie wybraliśmy. Okej, bez zbędnego gadania. I to się przebierać. Jestem przebrana, pomalowana, usta już mam pomalowane i jedziemy po to auto nasze, więc zbieram się i wychodzę. Jeśli chodzi o to, co mam na ustach, to jest mój ukochany tint z Belle, ten różowy. Okej, my już dojechaliśmy, Daniel poszedł odebrać auto i czekam, aż da mi znać, czy zostawiłam w aucie swój portfel, bo nigdzie nie mogę go znaleźć. I będziemy wracać. I wiecie co? Zastanawiam się, może macie ochotę obejrzeć jakiś foodbook w moim wykonaniu? Co wy na to? Bo stwierdziłam, że mogłabym coś takiego nagrać. Jeszcze chyba nie było na moim kanale. Chociaż zabierałam się do nagrywania foodbooka już chyba milion razy. Dajcie znać. A ja tymczasem chowam aparat i czekam na wiadomość, czy jest mój portfel w samochodzie. A jeśli nie ma, no to nie będzie za wesoło. Jeszcze sporo z Was mi pisało, że mam ładne paznokcie. Dziękuję Wam bardzo, ale jak widzicie już mam odrost, a na kolejne pazurki idę dopiero chyba w pierwszy dzień wiosny, z tego co kojarzę. My już wróciliśmy z samochodzikiem naprawionym. Wszystko zostało wymienione, a teraz jak możecie zobaczyć, idziemy z Małą na spacer. My sobie właśnie idziemy. Co chwila świeci słoneczko i zachodzi za chmurki, ale jest dość ciepło, więc korzystamy z pogody i idziemy przed siebie. Lala pewnie zaraz zaśnie, więc myślę, że z godzinkę pochodzimy. Tutaj jest dość głośno, więc nie wiem, czy mnie będziecie... Tutaj jest dość głośno i nie wiem, czy mnie słyszycie, ale mam nadzieję, że słyszycie. I księżniczka śpi, a u nas piękne słońce. Powiem Wam, że jest cudownie, mała dalej śpi, ptaszki śpiewają, normalnie wiosna. Aż chce się żyć. O 12 jedziemy szukać tego fotelika, sprawdzić jak mała się będzie w nim czuła. My już jesteśmy w domu. Nunia, jak widzicie, dalej śpi, więc stwierdziłam, że chwilę sobie jeszcze postoimy i dopiero wejdziemy do domu. Mam nadzieję, że ją przeniosę i nie obudzę w tym czasie. Cenę mi było przenieść ją, bo niestety piesek obok strasznie szczekał i obudził okruszka. Cześć! Wyspałaś się? Okruszku? No trudno, obudziła się, więc idziemy do domu, tak, Wiki? Idziemy do domu. Zrobimy drugie śniadanie, mamy. Czy możesz zrobić drugie śniadanie? Tak? No, pomożesz mamie? Stwierdziłam, że nic konkretnego nie chce mi się robić, więc zjem owocki. A jeśli zastanawiacie się, kto tak krzyczy, to tutaj jest odpowiedź. Panna Wiktoria. Tak, i tyle zostało z naszego pięknego słoneczka. Niestety fotelika nie było, mieliśmy pecha.
No i nie kupiliśmy. Chyba będziemy musieli jechać do Lublina po ten fotelik, ewentualnie jakoś zamówić go. Ale kupiliśmy listereczko za 53,50, takie właśnie, bo nasza turcia będzie jeździła jak najdłużej tyłem. Mamy tulipanki piękne dla Daniela siostry. I wybraliśmy już sobie obrączki, więc super, nie pokażę Wam na razie, bo tylko oglądaliśmy, mamy wpisane, jakie byśmy chcieli i chyba w tym tygodniu, w następnym tygodniu po prostu je już sobie zamówimy. I idę dzisiaj do koleżanki, tak jak Wam mówiłam, i kupiłam jej córeczce takie fajne kapciuszki, to chyba takie balerinki są, i do tego wzięłam jej takie spodeneczki. Pani, ja wróciłam, jak możecie zobaczyć, i jestem już w domu, ale wybieram się teraz do koleżanki, tak jak Wam mówiłam, i właśnie się zbieramy i jedziemy. Mam nadzieję, że jutro wstawię Wam jakoś rano tego vloga, że pojawi się na kanale i od rana jutro zaczynam znowu nagrywać. Więc pa, pa!